Was bardzo serdecznie, z tej strony HaksoTV, a to jest prezentacja zestawu Kobi Romance and Barbarians. Nabyłem zestaw 7-letni, o którym już wspominałem w odcinku z unboxingu tego zestawu. Jest to zestaw z numerem seryjny Kobi 23301. Zestaw posiada 300 klocków, 3 figurki żołnierzy rzymskich oraz 2 piękne białe konie, które jeszcze w tamtych czasach nie miały nadruków, choćby tutaj, tych tutaj takich, nie wiem jakby to określić, kagańców, nie wiem jak to się nazywa. Napiszcie w komentarzach, poprawcie mnie. Jak widać, zestaw jest dosyć okazały. No, może nie jest tak okazały jak pudło. Na porównanie wysokość zestawu z wysokością pudła. O, może uda mi się tu jakoś wcisnąć to pudło. Pudło jest znacznie większe. Zawartość pudła mnie trochę zaskoczyła, ale o tym porozmawiamy później. Musiałem użyć dodatkowych 3 żołnierzy w celu pokazania tej prezentacji, ale to też nie jest istotne. Wszystkie elementy tutaj wchodzące w skład zestawu, które są po złożeniu, są tutaj wszystkie dostępne, poza tym otoczeniem. Mówiłem, że pokażę to całą tą wieżę oblężniczą, tak w sumie na jakimś tle. Figurki sobie później omówimy. Na razie chcę omówić ogólny zestaw. W kwestii jego bawialności itd., itd. Pozwolę sobie na pewną rzecz. Mianowicie dodam tylko tutaj jedną taką strzałę, ponieważ również wchodziła w skład zestawu. Do zestawu zostały dołączone również takie 2 dodatkowe koce, czy one są w sumie tutaj, powinny być w tym miejscu załączone, ale ja ich nie zaczepiałem, bo nie chciało mi się. Po prostu jestem leniwy. Zestaw pod względem bawialności jest dosyć bardzo fajnie rozbudowany. Projektanci Kobi przemyśleli praktycznie chyba wszystkie aspekty, które mogłyby rozbawić dziecko. Za co też cenię sobie tą serię, bo ta seria jednak była jedną z najbardziej bawialnych. Ale o tym za chwilę. Mamy dostęp do dyspozycji 3 figurki. Figurek nie będę teraz omawiał, omówię sobie je później. Pierwotnie figurki, to są akurat figurki z mojej kolekcji. Pierwotnie figurki Rzymian i Barbarzyńców miały takie główki. Nie wiem czy widać, mają takie wąsiki, takie oczka i taki nosek już taki fajniejszy. Te oczka też są takie, znaczy nosek jest taki wypukły i oczka takie wklęsłe. Zestaw posiada 3 figurki, ale je sobie zabierzemy. To są w sumie figurki, same w sobie główki tylko mają inne. Bo to są moje figurki. Ja sobie je teraz odłożyłem. Co warto wspomnieć? Mamy tutaj taki piękny rydwan rzymski. I choćby sam ten element w sobie jest bardzo dużą zabawiarką, ponieważ można tutaj sobie wozić jakiegoś tam koleżkę. Ten rydwan jest tutaj taki ruchomy, on nie jest sztywny. On się też może tak obracać na prawo i na lewo. Bardzo fajna rzecz. Taki ten typ rydwanu jest bardzo fajny. Fajnie jest wykonany, jest taki kolorowy, on nie jest taki brązowo-czarny, tylko jest taki jeszcze z czerwonym takim wstawką, taką czerwoną, tutaj na przykład tutaj takie wzmocnienia są u koni, żeby to wszystko się fajnie chodziło, woziło. Są też takie koła fajne drewniane na potrzeby tej serii tutaj w tym zestawie razy 6 tych kół. I te koła bardzo fajnie też się prezentują z tym rydwanem. Teraz rydwan sobie odłożymy i skupimy się na głównym, w sumie na głównej zabawce, mianowicie na wieży oblężniczej. Wieża oblężnicza jest na 4 kołach, również drewnianych, i ona ma fajne rzeczy. Ma takie drabiny, które można sobie odczepić, i też później omówimy jeszcze kwestie techniczne tego zestawu. Ma takie fajne drabiny, one są z 2 stron. No ja sobie je teraz odczepię. Tu z drugiej strony, już na zaczepach taka drabina. Jak wieża oblężnicza, to również może mieć drabinę, prawda? Można sobie ją złożyć, bo jest do tego również przystosowana. Jest na takiej wysokości ta drabina. Bardzo fajnie
na przykład spalili na wieżę, to mamy drabinę, jeszcze się jakoś można wspiąć na mury. Dobrze. Mamy również taką kuszę na tym, co jest bardzo fajne. Ta kusza oczywiście strzela, nie będę tego demonstrował, bo nie mam na to miejsca. I to jest chyba jeden z fajniejszych zestawów, bo dostał ten zestaw tutaj taką linkę i można sobie opuszczać tutaj to. To jest właśnie jedna z tych funkcji zabawialnych. Można sobie opuszczać ten taki, jak to się nazywa, taka brama, nie wiem co to jest, takie wejście do tej wieży. Można to sobie tutaj kręcić. O, teraz trochę nie załapało, teraz załapię. To jest na takich sznurkach. Sznurki również były w zestawie i to dwa, także to nie ma z tym problemu. W tym zestawie też były inne rzeczy, które mnie zaskoczyły i są jak najbardziej na pozytyw, ale o tym później pogadamy. Pięknie to wszystko chodzi. Z przodu to wygląda w taki sposób. Jest tutaj taki łańcuch charakterystyczny dla tej serii. Mamy też takie serki, jeden na jeden, może pokażę. Teraz to odczep. O. Taki serek, jeden na jeden na wysokość 3. Ten element wcale nie jest nowy, bo już był 7 lat temu w tej serii. Jak się okazuje, czyli kto wie, czy to nie jest pierwszy zestaw z takimi serkami. Tutaj mamy oczywiście takie kolce charakterystyczne, czyli można sobie jechać tą wieżą kogoś poranić. Tutaj również mamy taką funkcję, to się otwiera tutaj. O, tu mogą sobie nasi żołnierze wejść do tej wieży. Bardzo, bardzo fajna naprawdę zabawka. Jestem pełen podziwu, że Kobi miało taki fajny pomysł na taką wieżę. Ja bym trochę może inaczej rozbudował, ale ilość bawialności tutaj w stosunku do klocków jest naprawdę bardzo fajna. I teraz przejdziemy w sumie do takiej fajniejszej sprawy, czyli figurek. Tak prezentują się figurki Rzymian z tej oto, w sumie z tego oto zestawu. I mamy tutaj do czynienia z trzema różnymi główkami. I chyba to była taka zapowiedź wielu rodzajowości odnośnie główek. Ta główka ma takie oczka, które są... Może ja wezmę tą lampkę, poczekajcie. Przesunę. Ta figurka ma takie oczka, które są w sumie takie troszkę pod Small Army robione. No i tutaj mamy oczywiście piękny nadruk na torsie. Nie są bardzo precyzyjne. Z tyłu oczywiście w standardzie Kobi nie ma nadruku. Czarne nóżki. Tutaj mamy inną główkę, bo ona ma taki... Ta główka ma taki ładny uśmieszek. Jest też taki nosek wypukły. O, widać ten uśmiech. Czyli tutaj była już zmiana, bo te pierwsze figurki Rzymian i Barbarzyńców miały takie wąsy. Tutaj ta z kolei ma połączenie uśmiechu z takim, takim zarostem. No i oczywiście wszystkie nadruki są takie same, bo Rzymianie byli tacy sami. Dla Rzymian oczywiście dołączono 3 hełmy, także tutaj to wszystko gra i śmiga. Ja sobie teraz założę te hełmy tym Rzymianom. I to są te figurki z tego zestawu. Tamte były z mojej kolekcji. No i w sumie jak ja będę teraz tworzył jakieś tam swoje, to swoją armię rzymską, to teraz muszę się zastanowić, jakie funkcje im dać, czy ktoś ma być dowódcą, czy ktoś ma być od trzymania włóczni i tak dalej, i tak dalej. A teraz przejdziemy do kolejnego etapu. Kolejnym niewątpliwie dla Was istotnym elementem są elementy dodatkowe oraz samo wyposażenie figurek. A więc tylko sięgnę po sztandar rzymski, bo oczywiście jestem mało ogarnięty i coś zapomniałem wziąć. No i już jestem. Myślę, że nie trwało to długo, a więc mogę teraz wyłożyć wszystkie akcesoria, które otrzymałem z tym zestawem. Przepraszam, poprawię. Tutaj mamy standardowo miecz, pilum i sztandar. Za chwilę je bardziej przybliżę.
Otrzymałem również łańcuchy, których już tutaj nie ma, ponieważ wciągnąłem je. Otrzymałem również dodatkowe akcesorium pelerynka. Oczywiście to nie jest to dodatkowe akcesorium, ale w małych zestawach się nie pojawiało. Również dostaliśmy pióropusz czerwony. I uwaga, dostaliśmy 6 uchwytów na tarczę. Figurki są 3, więc po co są te 3 dodatkowe uchwyty? Raz, dwa, 3, 4, 5 i 6. 6 uchwytów na tarczę. Ale zaraz, figurek jest 3. Dlaczego dostaliśmy 6 uchwytów na tarczę? Otóż drogie Kobi postanowiło nas wynagrodzić 6 tarczami w tym zestawie. Tak, standardowo w zestawach Kobi pojawiały się tylko te tarcze, które były na obrazkach. Nie wiem dlaczego w tym zestawie jest ich aż 6. Nawet ich jeszcze nie wyłamywałem, ale chyba to zrobię za chwilę, jak tylko skończę ten filmik i sobie poprzykleję naklejki. Powiem wam szczerze, że byłem bardzo zaskoczony, bo spodziewałem się dostać 2 tarcze. Tak jak jest na obrazku, czyli okrągła i ta taka prostokątna. Ale nie, Kobi postanowiło dać nam całą paletę tarcz. Szkoda, że Kobi nie robiło tak w przypadku wszystkich zestawów, bo by to było o wiele ciekawsze. Bo dostajemy całą masę naklejek. Proszę bardzo, ponownie pokażę arkusz. Mówię ponownie, ponieważ było w unboxingu pokazywane. I dostajemy cały arkusz naklejek. Zgadza się? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i 6. Tu jest 6 tarcza. Tak, zgadza się. 6 tarcz. Barbarzyńcy również mieli takie naklejki, tylko że swoje. I też były takie tarcze. Tylko że trafiały się w dużych zestawach. Na przykład w zestawie z galerą, którą mam tam, pojawiały się 2 takie palety z tarczami. Także jeżeli bym miał polecić ten zestaw, to ze względu właśnie na dostępność tych elementów. Oczywiście teraz pokażę te bronie wszystkie, jak to wygląda. Pilum, miecz. No i ten sztandar taki rzymski, ten jest dosyć, był pospolity. Później w tych późniejszych zestawach to było w kolorze już takim złotawym. No i warto też wspomnieć, tylko to sobie biorę, o elementach dodatkowych, których nie było tak jak w przypadku tych nowych zestawach. Tych klocków jest zawsze mało. W tej starszej serii zawsze ich było sporo. O, tego nie biorę, bo to jest klocek podstawowy. I teraz uwaga, klocki dodatkowe to paliki. Tak, Kobi kiedyś było bardziej przychylne, żeby dawać lepszej jakości, znaczy za chwilkę o tym też wspomnę, lepsze po prostu klocki niż tam jakieś drobnice. To są elementy dodatkowe, słuchajcie. Zapasowe. I wcale nie pominąłem żadnego kroku w instrukcji, tylko po prostu mam to jako dodatek. Tak, to są elementy zapasowe. Czy w dzisiejszych... I teraz zadajcie sobie pytanie, czy w dzisiejszych zestawach mamy takie klocki zapasowe? Otóż nie. Z reguły to są jakieś drobne pierdoły, które często się łamią. Kiedyś takie rzeczy się nie zdarzały aż tak często chyba i dlatego to by dawało takie klocki. I teraz najważniejsza rzecz. Jeżeli miałbym być szczery z wami, to jakość zaczepów w stosunku do klocków jest o wiele wyższa. Czyli jeżeli mamy zaczepik, nawet klocek na jeden stud, to ten klocek się trzyma, nie, on się nie odczepia. On się trzyma dobrze, on się trzyma mocno. Każde klocki z tego zestawu trzymają się mocno. Wiecie, z czego to wynika? Z jakości plastiku. Jakość wykonywania klocków Rzymian i Barbarzyńców była trochę chyba wyższa niż jakość dzisiejszych zestawów. I chyba tolerancja też była trochę bardziej zaciśniona. Dlaczego? Otóż, jak wezmę, zczepię te 2 klocki, to wiem, że one się trzymają. A gdy wezmę sobie jakieś 2 klocki z nowszych zestawów, rzadko kiedy tak się dzieje. Niedawno dostałem Cromwella. Oglądaliście unboxing oraz chyba nawet taką recenzję tego zestawu. I tam narzekałem na jednostudowy klocek, który nie trzyma się z włazem i to odpada i ten. Tutaj tego nie ma.
tych starych zestawach Rzymian Barbarzyńców, jak kupicie jakiś zestaw, macie klocki wyższej jakości niż współcześnie. Nie wiem, Kobi, powiedzcie mi, co wyście zrobili z tymi klockami wtedy, że były tak dobre, a co żeście zrobili dzisiaj, że są tak czasami felerne. Nie powiem, w przypadku Chaffiego, którego sobie kupiłem kiedyś i chyba nawet kiedyś o nim na którymś filmie wspominałem, klocki były wysokiej jakości. I nie wiem naprawdę, z czego to wynika, ale Kobi, macie coś z tolerancją chyba spieprzone. Podsumowując, nie będę już teraz chciał wideo, żeby podsumowanie jakieś robić. Podsumowując, powiem wam tylko tyle. Jeżeli jesteście kolekcjonerem i chcecie mieć coś ciekawego na swojej półce, a o tym zestawie mówię, to wam ten zestaw bardzo serdecznie polecam. I robię to z czystym sumieniem, że jeżeli kupicie nawet ten zestaw, albo jakoś nawet zdobycie, nie wiem, od kogoś tam, czy ten, to będziecie zadowoleni. Nie chodzi już o tą wieżę, że ona jest jakaś tam duża, bo taką wieżę możemy sobie sami zrobić. Instrukcja jest banalna. W ogóle to pokażę wam instrukcję. Instrukcję sobie teraz przejrzymy jeszcze w sumie, przy podsumowaniu. Tylko chodzi mi o to, że choćby dla takiego, kurczę, ktoś przyszedł i ktoś, jakiś inny kolekcjoner klocków powie nam, kurczę, ty jeszcze masz takie stare, fajne zestawy. Taka instrukcja wygląda. Ona była już czytelna, na swój sposób była czytelna. Jedyną wadą tych zestawów było to, że Kobi nie robiło takiego czegoś, że mamy klocki po kolei do rozpakowywania w woreczkach, tylko mieliśmy całe 300 klocków, rozpakuj i składaj całe 300 i doszukuj się elementów. To była jedyna wada tych zestawów, a same instrukcje są w sobie czytelne, naprawdę bardzo czytelne, tylko mówię, to jest chyba albo nowsza, albo starsza wersja, bo jest zupełnie inaczej, inny nadruk. W ogóle to pokażę wam przy okazji, tak z ciekawostki zrobimy sobie jedną rzecz. Albo wiem, zrobimy to jako forma kolejnego, jeszcze jednego materiału, czyli z cyklu, co Haxo kiedyś zbierał. Zróbmy sobie taki filmik i myślę, że to będzie fajna rzecz, jako materiał, jako no, taka ciekawostka dla was. Jeśli jesteście chętni, śledźcie mój kanał, a na pewno nie przegapicie. Ja już się będę z wami żegnał, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, cześć! I na razie.